Przed rozpoczęciem odcinka chciałbym Was zaprosić do wzięcia udziału w konkursie, który właśnie trwa na moim kanale. Aby wziąć udział, należy polubić ten film, zasubskrybować mój kanał, a w komentarzu napisać swój e-mail, abym mógł się skontaktować ze zwycięzcą właśnie poprzez ten e-mail. Konkurs dzisiaj się kończy i jutro o godzinie około 11 postaram się wrzucić wyniki na mojego fanpage'a. Macie link w opisie, Drozdu przez 3U, także tam będą wyniki. Oczekujcie jutro około 11-12 właśnie wyników. I zapraszam Was już do odcinka. Hej, cześć, siemanko, tutaj Drozdu, witajcie w kolejnym odcinku z Clash Royale na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj jest nowy challenge w gierce. Bardzo fajny, bo to jest YouTuber challenge. Jeszcze czegoś takiego nie było, ani czegoś takiego w podobie, także coś nowego. Jest tutaj Giant Chess i Legendary Chess na końcu za 12 winów. Może tym razem się uda, spróbujemy, słuchajcie. Pewnie już wiecie, że challenge polega na tym, że po prostu dostajemy losowy deck jakiegoś YouTubera z Clash Royale. Ciekawe, czy ja tu jestem. Nie no, oczywiście, że nie jestem, bo... YouTuberem się chyba jeszcze nazwać nie mogę, ale już niedługo może. Kto wie, w sumie już prawie 3000 subskrypcji, więc może kiedyś. W sumie nawet nie spojrzałem, kogo mamy deck. Dzisiaj zagrałem sobie jedną arenkę rano i miałem deck Ash chyba. Tak, to był deck Ash. Clash with Ash. Okej, okay, zagrajmy tak agresywniej, bo on wystawił teraz sobie... Aj, kolektorka, tylko że... Ma golema koleś. Okej, okay, graveyard, słuchajcie, bo on może nie mieć teraz jakiegoś zapa. Ej, szkoda, że mi się cofnął ten koleżka. Puścimy to tam. Troszkę nam w sumie obije, ale trudno. Kurde, jak już będzie drugi win. A, i żeby ten troszeczkę giant bliżej dobiegł, to by jeszcze walnął we wieżę. Ale niestety. Dobra, bierzemy wieżę, bierzemy. Tu jest 500 HP, także trzeba będzie się wybronić teraz. Minutka 40, słuchajcie. Kurde, jak dopiero co wstałem i nie lubię nagrywać, jak dopiero co wstałem, bo mam taki dziwny głos, aż mówić nie mogę. Wstałem dosłownie 15 minut temu. I muszę to szybko nagrać, bo zaraz znowu jadę gdzieś. Bo teraz mam ferie ogólnie, bo województwo łódzkie, czyli nam się ferie zaczęły... Proszę was, kiedy nam się zaczęły ferie? 29 chyba? No coś takiego. I mamy je do 14 lutego chyba? Więc spoczko, jeszcze jeden tydzień nam został ponad. Ferie... A jak tam u was? Napiszcie w komentarzu też, kiedy macie ferie, kiedy wam się zaczynają, a może już wam się skończyły? Chociaż nie, miał już ktoś? No chyba już się komuś skończyły. Jednemu województwowi, czy tam dwóm. Kurde, możemy tu przegrać teraz. Zróbmy taki skok w bok, figmig. No i giant skeleton bez sensu. No chociaż i tak nie mieć, ten bronić, tak już mi wie, że tutaj stracili. No i co? Przegraliśmy, kurde. Niedobrze. Kurczę, kaszelek, wszystko normalnie, chrypka. Ciach, bajerka. Dobra, lecimy nexta. Ojcz, jakiś mail doszedł, dobra, to stary. Tu nic ciekawego, także co, go. Dobra, jakiego youtubera tak teraz dostaniemy? Trapa z deck? Nie znam nawet tego trapa. Ale zobaczmy, zapowiada się fajnie, bo balon. Znaczy lawa. Właśnie, ciekawe czy balon będzie. Chyba nie. Minionki, te becy i smoczek. Spoko. Fajnie koleś użył tornada. Okej, okay, smog nam tutaj powstrzymał Ice Wizarda. We? I jeszcze tylko mega minionek. Kurde, tylko wypuścił teraz tego
dziada lodowego. Ale i tak tutaj nam nie przeszkadza, żeby wziąć wieżę, także spoczko. 1-0 dla nas i teraz wielka obrona. Teraz się, słuchajcie, uda. Mamy prawie pełne HP na obydwu wieżach. Tą jedną tylko troszeczkę nam tknął. Ale spróbujmy. Co to jest w ogóle? Tu... A, bo to jest ten dziad. Ta nowa karta, nawet nie wiem jak ona się nazywa. Ale ona jest jakby taka niewidoczna, jak jedzie cały czas, to mnie wkurza. Dobra. A, w ogóle dzisiaj ten. Słyszeliście na początku odcinku, że jest ostatni myk na wzięcie udziału w konkursie. I wyniki będą zaraz. Wy to oglądacie w sobotę, bo ja to dzisiaj nagrywam w sobotę. Więc wyniki będą chyba jutro w niedzielę rano. No jutro rano postaram się wrzucić wyniki. Także możecie sobie tutaj wziąć udział, jeszcze ostatni dzwonek, żeby wziąć udział w komentarzu. Udział w konkursie, znaczy... No i jutro wyniczki, także w niedzielę, słuchajcie, na fanpage'u będą wyniki ogłoszone. Bez sensu zapał żyłem. Ale dobra, może na 3 jeszcze polecimy, bo on raczej nie będzie teraz... A, jednak jest idiotą. Właśnie na taki... A. Już by dał nam wygrać, to nie, będzie się bronił, kurczę, idiota. Gardzę takimi ludźmi, naprawdę. Co to jest? O kurde. Dobra, jedną wieżę nam weźmy. Cyk. 20 sekund, uda się na 3 gwiazdki, jak tak to będę mu spamował thanks. Bo mi koleś zdenerwował, uda się. I patrzcie teraz, thanks. Jak mnie ktoś wkurzy, to zawsze tak robię, jak wygram. Ale jestem zły. Dobra, let's go dalej. Oj, fireballka tutaj damy kolesiowi. I są 2 winy, 1 przegrana. Już do odebrania jakieś te piecyki, o spoko. I let's go dalej. A może by live'a dzisiaj odpalić z tego, słuchajcie, wieczorkiem? Co wy na to? Znowu nie spojrzałem, kogo deck mam. Ach, trudno, ale wy pewnie będziecie widzieli na odcinku. To sobie możecie nawet cofnąć, jak za szybko przewinąłem. I zobaczyć. Kurde, mogłem poisonka użyć jednak. Lepiej by było. No teraz to zepsułem konkretnie. Teraz zepsułem konkretnie i ten... A, dobra, zaraz w sumie wypuścimy Witch, jeszcze jeden eliksir. Nie, nawet będzie spoko, słuchajcie. Fajny tornado znowu koleś użył. Co ci ludzie z tymi tornadami mają? Okej, wieża nasza czy nie? Powinna być nasza. No i jest nasza, proszę bardzo. Cyk. Coś takiego. Co to było? I kolejna wieża nasza chyba. Trzecia już tym razem. Albo i nie. Nie, raczej powinniśmy to wziąć. Tak, i bierzemy. Good game, słuchajcie. Good game. Crown czyścik! I tutaj, o, kolek reward. 1000 golda, proszę bardzo. I crown chest, lecimy, może będzie legenda. Battle Rom, Hog Rider i nie ma legendy, ale jest Witch, która nam się do niczego nie przyda, ale spoko. Lecimy dalej. Pozytywne nastawienie, to jest to. Znowu przewinąłem za szybko, ale ja jestem gapa. Ej, znowu ten sam mamy deck. No. To spoko, bo on był fajny. Chyba. Co tu będzie? Poison. Tak, to jest chyba ten sam. Bum, 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 bum. Nie wyspałem się. Kurde, wstałem o 11 i się nie wyspałem. A usunąłem wczoraj koło 3 dopiero. I tracimy wieżyczkę. A, mogliśmy dalej tego poisona sieknąć. Ale patrzcie teraz, co się dzieje. Tutaj on wybucha, my mamy teraz Rage'a na Giantie. I patrzcie, co tam Giant robi. W sumie nic takiego nie zrobił, ale...
obyliśmy mu więcej głównej wieży niż on nam. Kurde, jak ja się nie wyspałem. Naprawdę, słuchajcie. Jeszcze pewnie mam fryzurę jakąś, nie wiadomo jaką. Ale mi się ziewnąć, fajnie ziewnęło. Cyk. Teraz tu cyk, okej, fajny poison kolego. Kurde, za bardzo tego mega miniona wysunąłem, żeby... Jeszcze... A, za panie starczyło, dobra, nieważne, przegraliśmy. Oczywiście tą wymianę, bo jeszcze nie grę. Grę dopiero zaraz przegramy. Nie. Tylko spokój i opanowanie. Tak? O, Mega Witch. Średnio poszło. Kurde, zmarnowałem zapa! Nie, nie, nie. Nie przegram tego. O! Let's go tak. Spróbujmy, słuchajcie, spróbujmy tak. Czy coś się uda, czy też nie? Ja nie poddam się. Badabum, badabum. No nie. Wzięlibyśmy tą wieżę, gdyby było więcej czasu, wiecie? Chyba, albo i nie. No trudno, przegrana. Ach, mało brakowało. Mało brakowało. Mało brakowało. Dum, dum, dum. No niestety, słuchajcie, przegraliśmy. Dobra, ale... Tak sobie skończymy na tym odcinek, żeby pozostawić was troszkę w niepewności. 12 minut w sumie nagrywamy, więc spoko. I ogólnie, kochani, dzisiaj będzie ten odcinek, a jutro w niedzielę zobaczycie kolejny odcinek odnośnie właśnie moich porad, jak wbiłem legendarną rękę i na czym się skupiłem, taki właśnie poradniczek mały. To oczekujcie jutro tego odcinka na kanale, bo mi wyszedł bardzo fajnie, spoko go zmontowałem i w ogóle. I to wszystko w sumie. Trzymajcie się, do zobaczenia i na razie, pa, pa.